Mateusz Kaniowski, nazywany Marian Ziółkowski. Siemanko. Dostałeś w czapę mikrofonem. Jeden z najbardziej lubianych zawodników przez internautów. Dlaczego? O kurde. To nie jest łatwa odpowiedź, bo nie chcę tak mówić, bo wyjdzie, że jakoś, nie wiem, narcystycznie. Ty lubisz filozofować, wiem o tym, nie jeden raz płynęliśmy w tych wywiadach. Jesteś jednym z najlepiej odbieranych zawodników, jeżeli chodzi o prawdziwych sportowców. I jak myślisz, tak właśnie filozoficznie? Myślę, że ludzie chyba doceniają moją szczerość, a głupio mówić o sobie, że jestem szczery, tak dziwnie to brzmi, ale naprawdę kieruję się taką prawdą przez życie, jak to jest w książce Petersona. Mów prawdę, a przynajmniej nie kłam. I to jest takie dla mnie ważne. Zawsze jak gdzieś kiedyś w swoim życiu gdzieś coś skłamałem, przepraszam, tak szybciutko, dobrze? Luzik. Tak więc w momencie, kiedy Marian pije, ja tylko przypomnę, że walczy w main evencie i walczy nad ogromnymi gwiazdami. Wróćmy do tematu, a ja zaraz przejdę do gwiazd. Jak w swoim życiu, czy byłem młodszy, czy też starszym, jak skłamałem, to tak czułem się źle z tym. Czułem taką jakąś słabość, że co, byłem takim lamusem, takim cieciem, nie potrafiłem tego zjeść, że nie mogłem powiedzieć prawdy, tylko muszę kłamać. I to staram się tak przez życie i żeby starać się właśnie mówić prawdę, a przynajmniej nie kłamać. Więc cieszę się, że pomimo tych czasów, gdzie gdzieś te zepsucie wydaje się coraz większe, są ludzie, którzy cały czas doceniają jakąś tam typ szczerości, więc może dlatego. No i na pewno staram się nie być właśnie narcyzowany, nie starać się być, żeby nie być odbierany jako wyniosły gość, więc może ta pokora po prostu. A muszę być pokorny, no bo to jest pokora, pycha kroczy przed upadkiem. Ja też zauważyłem, że widzowie bardzo cenią, kiedy mój rozmówca jest inteligentny, kiedy nie przekina co trzecie słowo albo chociaż co drugie, a oprócz tego, kiedy potrafi ładnie składać zdania, no i chyba z tego właśnie słyszysz. Tak, no z składaniem zdań nie jest aż tak super, cały czas się tego uczę, staram się czytać książki. Najgorzej po walce lubię tam coś przyciągnąć, więc kłóci się to trochę z czytaniem, ale staram się czytać, bo jednak czytanie sprawia, że człowiek ma więcej tych słów, łatwiej składa, więc ale w tym jeszcze tak się jakoś nie czuję dobrze. A z tą inteligencją, no kurde, no nie, to kolejne. Nie ma nic gorszego niż o sobie mówić, że jest się mądrym czy inteligentnym, bo to naprawdę źle brzmi, a w dodatku się mówi, że inteligentni ludzie nie mówią o sobie, że są inteligentni, więc nie gadajmy o tym. Dobrze, natomiast jesteś w karcie walk nad Arturem Szpilką, nad Marcinem Różalskim, nad Borysem Mańkowskim. Myślę, że gdyby ktoś to powiedział 10 lat temu, to byś się złapał za głowę, gdybyś usłyszał taką historię, że będziesz pod nimi wszystkimi. Jak ty się z tym czujesz? Kurczę, no tak jak mówisz, 10 lat temu nie spodziewałem się, no miałem to marzenie, że będzie to UFC, to było zawsze moje marzenie, a jeśli miałem takie marzenie i sobie wyobrażałem, no to teoretycznie byłbym, jeśli bym tam się dostał i dobrze walczył, no to teoretycznie mógłbym być nad wszystkimi, tylko no nie w samej karcie, wiadomo, tylko tak rankingowo. No ale rzeczywiście, jeśli chodzi o samo KSW, to że jestem w tym KSW i rzeczywiście jestem nad tymi nazwiskami, które oglądałem przez cały swój początek kariery, to rzeczywiście jest naprawdę mocne. Byłem na karcie przed Michałem Materną, to było niesamowite na backstage'u uważenie, siedzę na tym krzesełku, tym numer jeden, a obok mnie Michał Materna i tak aż głupio się czułem, aż tak dziwnie, tak kurde czułem, czy to wypada i no... Tak jest to dla mnie naprawdę cały czas duża rzecz i no, nie będzie łatwo się do tego przyzwyczaić, bo zawsze o tym myślę, że kurde, jestem tak wysoko na tej karcie, że ci goście, którzy tworzyli te KSW są pode mną, ale z drugiej strony chyba tak to wygląda, też będzie taki moment, że jeśli będę cały czas walczył na wysokim poziomie w KSW, no to będzie taki też moment, gdzie będą wchodzili nowi, jeszcze mocniejsi, a ja będę już coraz, no niestety, coraz słabszy, no bo tak to jest, no. Nie da się wiecznie być cały czas najlepszym i w pewnym momencie te młokosy, na których się patrzyło, tak teraz siedzą gdzieś tam na 8., 9. miejscu na tym krzesełku, prześcigną i będą przede mną, więc to jest naturalny proces i myślę, że no trzeba teraz, cieszę się teraz z tego momentu. W main evencie przed tobą walczy Różal. Tego się spodziewałeś? Już zapytałem o to tak ogólnie, tylko bardziej chodzi mi o to właśnie, jakie to jest uczucie, no bo jednak wiadomo.
Fajnie, fajnie. W ogóle cieszę się, że jest i Artur Szpilka, i Różalski, no bo też dzięki temu więcej ludzi to zainteresuje, obejrzą i ich, i innych zawodników z karty, no i gdzieś docelowo mnie, jeśli nie wyłączą walki po walce Różala, nie wyłączą Gali, więc siłą rzeczy też jest szansa, że ludzie zobaczą, będą mieli szansę zobaczyć mnie. Na pewno. Czy Sebastiana Rajewskiego, więc to jest super, super sytuacja. No i coś jeszcze chciałem powiedzieć. A propos Różala? A nie, że trochę się dziwiłem, że Borys Majkowski nie jest co-main eventem z Danielem Torresem. Myślałem, że to będzie co-main event, ale rozumiem, że tak podzielili, że jest Artur, potem jest Borys, potem jest Różal, potem jestem ja, więc ma to sens. Jedynie co, to trochę się dziwię, że Artur Sowiński nie jest wyżej na karcie. Też mnie trochę zdziwiło. Natomiast Artur Szpilka, widzisz go w WCA? Powiedz mi, on ma zadatki na to, żeby się pokazać w MMA dobrze? Biorąc pod uwagę, jak boksował, a boksował naprawdę na wysokim poziomie, ludzie pamiętają go z... Znaczy nie chcę tak mówić, ale duża część ludzi pamięta go z tych porażek, a jednak no, przegrywał z Dentonem Whiterem, no nie przegrywał z byle cieciami, naprawdę z dobrymi zawodnikami się bił praktycznie na najwyższym poziomie, więc tą stójkę, ten boks ma na najwyższym poziomie. Tylko pytanie, jakie to będzie miało przełożenie na MMA, jak to będzie wyglądało w tych małych rękawiczkach, garda, praca na nogach, to jest zagadką, ale myślę, że ma potencjał, ale no, to wszystko się okaże. Wygra? Nie wiem, czy wygra, ciężko powiedzieć. Nie wiem, co prezentuje Radczenko. Muszę przyznać, że akurat nie oglądałem jego walk w MMA. Jak jest sytuacja, gdzie komentuje galę, no to wtedy robię rozeznanie, sprawdzam dokładnie tych zawodników, a tutaj... Na 2-1, ale walczył z jednym gościem, który był debiutantem, z którym miał 0-1, a z trzecim, którym przegrał, miał bilans 5-8. Okay. Też nie za dobrze. Okej, ale może po prostu go wywracali i tak to wyglądało, a Artur znowu raczej nie będzie obalał, chyba, no zobaczymy, ale raczej nie będzie obalał, raczej ta walka powinna toczyć się w stójce, więc myślę, że masz szansę na wygraną, ale to jest naprawdę loteria, nie chcę tutaj rzucać słów na wiatr. Czy lubisz oglądać stójkę twojego rywala Sebastiana Rajewskiego? Tak, zawsze lubiłem oglądać jego stójkę, w ogóle zawsze lubiłem oglądać stójkę braci Rajewskich. Naprawdę zawsze w tej stójce bili się technicznie, widać, że myśleli, obserwowali, wciągali na kontry, bili bardzo tak fajnie, wkładali właśnie tą technikę, barki mocno w ciosy, więc no, oczywiście no, to, że bije się z nim, nie będę mu umniejszał, żeby w swojej głowie się z kolei właśnie umocnić. Uważam, że ma bardzo fajną stójkę i zawsze to była przyjemność. No wiesz, ty lubisz oglądać jego stójkę przed telewizorem, ja i wy na pewno też, ale teraz już lubię jego stójkę oglądać z tej odległości, nie? No ale o to tu chodzi. Wiesz, to nie jest trochę przerażające? Jeżeli widzisz gościa, który tyloma high kickami, wiesz, bo on miał tą swoją serię samych high kicków nokautujących. Oczywiście, czy jest przerażający? No, jest w jakimś sensie przerażający, no, można tak powiedzieć, ale z drugiej strony, no, ja mam tu jeszcze dodatkową perspektywę, nie tylko tego widza przed telewizorem, który sobie myśli, o kurde, jak on się bije, o kurde, jak to byłoby się z nim bić, przerażające, tylko mam tę perspektywę też gościa, który codziennie na treningi chodzi, codziennie sparuje, mam 30 walk zawodowych, z różnymi zawodnikami się biłem i sam jestem gościem, który może potencjalnie przerażać innych, więc przede wszystkim myślę o tym, a to, że jest dobry, że będzie groźny, to dobrze, tym bardziej będzie musiał we mnie zwierzęcy instynkt wyciągnąć i dzięki temu jeszcze mam nadzieję, że jeszcze ja będę się lepiej bił. A czy to większe wyzwanie niż Borys Mańkowski? Na papierze wydaje mi się, że nie. No, skillsowo? To się okaże na walce, naprawdę. No, nie, oklepany tekst, ale naprawdę. No, w pewnych momentach nie ma miejsca już na filozofowanie, na gdybanie, tylko no, już sama praktyka, naprawdę. Ludzie lubią sobie właśnie pogadać, ale sama ta praktyka, ona ukazuje prawdę. I po prostu zobaczymy jutro. Na papierze nie jest lepsze od Borysa. No, wiemy to wszyscy, ale no mówię, no, stylowi nierówny z jednym zawodnikiem, który wydaje się gorszy, można przegrać, a z kolei inny, który jest świetny, można dać naprawdę wyrównaną, a nawet wygrać z nim walkę. To ciężko tak mówić. Wydaje mi się, że to może być naprawdę ciekawa gala. Pojedynek, który oprócz twojego interesuje cię najbardziej, to? Borys Majkowski z Torresem, Roman Szymański z Mirceą i... No dobra, jeszcze dwie walki. Bruno Santos, Wikłacz.
to jest też to świetna walka, tak. No i oczywiście Artur Sowiński, Donovan Desmae. Co ciekawe, no mimo że jest jakiś tam wewnętrzny, wewnętrzny jakiś konflikt między mną a Czerwonym Smokiem, no to muszę przyznać, że kibicuję im. Chciałbym, żeby... Lubię Jakuba Wikłacza, bardzo go lubię i mimo że ten Santos jest bardzo sympatycznym, wydaje się spoko, w porządku gościem, no to jednak kibicuję Wikłaczowi, kibicuję Romkowi Szymańskiemu, mam nadzieję, że wygra i oczywiście kibicuję Borysowi, też mam nadzieję, że wygra. Też na koniec macie misję od BetClicka, natomiast powiedz mi, dlaczego kurs na ciebie to 1.15 i czy on jest zasłużony? Jesteś największym faworytem gali. Okej, nie uważam, że jest zasłużony, bo mówię, Sebastian jest niedoceniany. Jest naprawdę niedoceniany, a ludzie chyba myślą o jego jakichś tam porażkach, które miał. Ostatnie walki trzy wygrał z dobrym, ostatnia walka wygrał z bardzo dobrym zawodnikiem Niklasem Backstromem, który bił się w UFC, który w debiucie pokonał Bulldog Chokiem Narimaniego. Potem przegrał i przegrał chyba z takim Anglikiem Wilkinsonem. Trochę za wcześnie go wywalili moim zdaniem z UFC. Wygrał z bardzo solidnym gościem, więc naprawdę już powiedziałem w jednym wywiadzie, powtórzę się, jesteś tak dobry jak twoja ostatnia walka. Jego ostatnia walka była naprawdę mocna i uważam, że lekceważenie go jest przesadą, ale może z drugiej strony ludzie skupiają się na moich umiejętnościach, co z kolei w jakimś sensie dziękuję i doceniam. Dziękuję ci za wywiad, powodzonka jutro. Dziękuję bardzo, pozdrawiam kibiców.